Artemie rozwinęły strategię przetrwania w najbardziej słonych bagnach. Woda penetruje wnętrze ich tkanek. Wchłonięta sól jest usuwana z organizmu. Ale to nie wszystko. Artemie mają zbiór supermocy rzadko występujących w jednym organizmie. Aby rozmnażać się w niesprzyjających warunkach, pokrywają jaja specjalną warstwą odporną na temperaturę od minus 150 do plus 100 stopni. Unoszące się na powierzchni wody jaja mogą przetrwać nawet kilka lat, zanim się wyklują. Barwa Artemii pochodzi od ich pokarmu, czerwonych glonów Dunaliella i mikroorganizmów. Te glony produkują karotenoidy chroniące je przed zasoleniem i słońcem. Znajdujące się na końcu tego łańcucha pokarmowego flamingi też są różowe. Ale dlaczego flamingi wybierają niegościnne, słone jeziora na miejsca postoju i lęgu? Usytuowane na północy Tanzanii jezioro Natron jest słone i alkaliczne. Przyciąga połowę światowej populacji flamingów różowych. Najwięcej przylatuje, gdy poziom wody w jeziorze jest najniższy i pojawiają się duże słone skorupy. W tym słonym piekle nie przetrwają ani ryby, ani artemie, jedynie halobakterie. To organizm doskonale przystosowany do życia w zasoleniu rzędu tysięcy mikrosiemensów i temperaturze 50 stopni. Ale nic innego tu nie przeżyje. Nawet najmniejsze organizmy nie mogą zjeść tych bakterii. To zbyt ekstremalne warunki. To jezioro ze swoim zasoleniem zapewnia flamingom naturalną ochronę przeciwko ich naturalnym wrogom. Nogi flamingów są odporne na sól, a stała temperatura 40 stopni nie przeszkadza im.